Dział sztuki to jeden z dwóch działów wchodzących w skład Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich. Znajdują się tam dzieła rozmaitych artystów, m.in. Leona Wyczółkowskiego. Opowiemy dzisiaj Państwu o artyście cokolwiek znanym i lubianym, Leonie Wyczółkowskim, znanym głównie jako malarz, a my opowiemy o jego twórczości graficznej. Cechą najbardziej wyróżniającą Wyczółkowskiego jako człowieka była jego wielka miłość, jego wielka fascynacja tym, co robi, fascynacja sztuką. Grafiką Wyczółkowski zainteresował się stosunkowo późno, bo dopiero około 50 roku życia, czyli w momencie, kiedy był już dojrzałym, uznanym twórcą. Eksperymentował z różnymi technikami, nawet tymi mało popularnymi, ale najbardziej przypadła mu do gustu litografia. Głównie z tego względu, że mimo wielkiej fascynacji grafiką, która w pewnym momencie nawet zaczęła przewyższać twórczość malarską, Wyczółkowski pozostał malarzem i zależało mu na odtworzeniu form malarskich w postaci grafiki. Jego pierwszymi nauczycielami byli wybitni malarze Wojciech Gerson i Jan Matejko, których trudno nazwać artystami awangardowymi. Litografia była zgodna z temperamentem Wyczółkowskiego, który był bardzo żywym, radosnym, aktywnym twórcą. Pierwszą grafiką z teki krakowskiej, którą chcemy Państwu pokazać, jest ta pokazująca monumentalne prezbiterium Kościoła Mariackiego. Jest to praca najbardziej złożona, najbardziej skomplikowana pod względem technologicznym ze wszystkich trzech, które chcemy Państwu dzisiaj zaprezentować, ponieważ jest to litografia barwna. Litografia barwna, do której wykonania należało przygotować aż 4 kamienie litograficzne, z których każdy pokryty był innego koloru farbą. Następnie wszystkie te kamienie odciśnięto jeden po drugim, w związku z czym udało się uzyskać kompozycję kolorową. Litografia przedstawiająca wnętrze Kościoła Mariackiego w Krakowie ujęta jest w kadrze fotograficznym. Widoczny jest ołtarz boczny, zza którego przedstawione jest prezbiterium. Powoduje to wrażenie ujęcia kompozycji od strony przechodnia, który spogląda zza rogu. Ponadto takie ujęcie nadaje dziełu charakteru impresjonistycznego. Sprawia to wrażenie, że jest chwila zatrzymana w kadrze w momencie przechodzenia przez kościół. Warto zauważyć, że tutaj w większości Wyczółkowski posługiwał się plamami barwnymi, natomiast małe elementy podkreślone są liniami. Dochodzimy do bardzo szczegółowego przedstawienia fragmentu ołtarza mariackiego. Jest to już kadr bardzo wąski, ukazujący postacie czterech świętych. I wyraźnie widzimy tutaj, że zupełnie inaczej artysta potraktował fakturę swojego dzieła. We wcześniejszych grafikach światło i cienie nie stanowiły raczej jednolitych, ciemnych bądź jasnych plam. Tak tutaj, gdzie to światło jest najbardziej skośne, najostrzejsze, najbardziej punktowe, widzimy, że plamy ciemne i plamy jasne pojawiają się, zwłaszcza te plamy jasne w formie blików dookreślających bryły tych postaci są tutaj zwłaszcza uderzające. Jak to u Wyczółkowskiego jest, posiadamy również pierwszy plan na tej grafice, który również jest nieostry, on nie odgrywa tutaj pierwszego znaczenia. On ma jedynie ukierunkować uwagę widza na ten motyw przewodni, czyli postacie czterech świętych. Następnie cztery promienie w lewym górnym narożu, które tutaj są przedstawione za pomocą jasnych linii, ukierunkowują dodatkowo nasz wzrok na górną część kompozycji, na twarze świętych.
Tutaj również mamy do czynienia z syntezą artystyczną. Te twarze są opracowane o wiele bardziej szczegółowo niż część dolna przedstawienia, która potraktowana jest bardzo schematycznie. Echo 24, Agata Sibilak.